Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać niesamowicie prosty, pionowy wzór ażurowy. Prosty z tego względu, że składa się tylko i wyłącznie z dwóch rzędów, które cały czas sobie powtarzamy. I właśnie tutaj Państwu zaraz pokażę. Tak jak będziemy zamykali oczka, wytworzy nam się dołem właśnie wytworzą nam się takie samoistnie takie noski. Wzór ten jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki. Czy to będą przepiękne szale, czy to będą letnie sweterki, kardygany, dziecięce robótki, damskie robótki, no raczej dla męskie to nie pasuje, ale co najważniejsze, że ten wzór robi się naprawdę niesamowicie prosto. Więc tak, wzór ten składa się z 14 oczek. To jest jedna część wzoru, składająca się z 14 oczek. Tu zaczyna się następna i narzucając oczka na druty, liczba oczek jest podzielna przez 14 i aby nasz wzorek wyszedł taki ładny i symetryczny, musimy dodać jeszcze jedno oczko prawe, przedostatnie, aby był ładne wykończenie i oczywiście, aby był symetryczny ten wzorek. W zasadzie, jeśli chodzi o ten wzór, nie ma reguły. W moim przypadku składa się z 14 oczek. Możemy zrobić węższy ten właśnie paseczek. Pomijając to jedno oczko prawe, zostaje nam właśnie na ten wzorek 13 oczek. I mamy tutaj 5 oczek prawych. 3 oczka środkowe zawsze będziemy zamykali 3 oczka razem na lewo. I po drugiej stronie mamy również 5 oczek prawych. Możemy ten wzór zrobić szerszy, składający się z 6 oczek prawych po jednej i po drugiej stronie, plus 3 oczka środkowe, które zawsze zamykamy, czyli 12 plus 3, 15. Możemy zrobić składający się z 7 oczek po jednej i po drugiej stronie, wtedy plus 3 oczka te środkowe, które zamykamy, 17 oczek. Możemy zrobić to węższe. Zaraz Państwo się przekonacie na własne oczy, jak możemy po prostu poszerzyć i pomniejszyć ten pas. Ja po prostu Państwu pokażę na przykładzie mojej próbki, która składa się z 14 oczek. Ten pas plus oczko po oczku brzegowym, to oczko prawe, składa się z 14 oczek. Także mamy dwa fragmenty tego wzoru. Wzór robiąc, samoistnie wytwarza nam się dołem właśnie taki jęzorek, takie zaokrąglenie. Więc tak, ja na druty narzuciłam 31 oczek. 2 razy 14. 28 plus jedno oczko dla symetrii, to jest 29 i po jednym oczku brzegowym, czyli 31 oczek. Zaczniemy bezpośrednio od pierwszego rzędu. Więc tak, ściągamy sobie oczko brzegowe, następnie przerabiamy jedno oczko na prawo, robimy narzut, następnie przerabiamy 5 oczek prawych. Raz,
2, 3, 4, 5. Następne trzy oczka, te środkowe, przerobimy trzy oczka razem na lewo. Następnie 5 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4, 5. Robimy narzut. Jedno oczko prawe. I teraz robimy następny kawałeczek tego pionowego pasa. Robimy narzut, następnie 5 oczek prawych, raz, 2, 3, 4, 5, następnie 3 oczka razem na lewo i 5 oczek prawych, raz, 2, 3, 4, 5. Robimy narzut, jedno oczko prawe, to dla symetrii. I oczko brzegowe. To był nasz pierwszy rząd. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie drugim przerabiamy tak, jak nam schodzą oczka z drutu. Czyli lewe, narzut również przerabiamy na lewo. Raz, 2, 3, 4, 5. To oczko, gdzie w poprzednim rzędzie zamknęliśmy 3 razy na lewo, to oczko przerobimy sobie na prawo. I robimy dalej oczkami lewymi. Narzuty również przerabiamy sobie na lewo. Oczko prawe w miejscu, gdzie było zamykane 3 oczka i dalej robimy oczkami lewymi. Oczko prawe brzegowe. I tak przerobiliśmy sobie pierwsze dwa rzędy. Już zaczyna nam się wytwarzać właśnie to zaokrąglenie, ten jęzorek. I w momencie, gdy zamykamy te trzy oczka razem, aby nie zmniejszała nam się liczba oczek, zawsze robimy narzuty, aby ilość oczek była cały czas taka sama. Więc tak jak Państwu tłumaczyłam, tak, proszę spojrzeć, jak ładnie układają nam się te oczka. Możemy zrobić właśnie ten pas pionowy, możemy zrobić węższy lub szerszy. To wszystko zależy od Państwa. Na to, jeśli chodzi o ten wzór, nie ma reguły, gdy na przykład chcemy zrobić węższy lub szerszy właśnie ten pionowy pas. Mam nadzieję, to znaczy nie mam nadziei, bo jestem pewna, że nie sprawi Państwu w ogóle trudności zrobienia tego wzoru, bo jest naprawdę niesamowicie prosty do zrobienia. Tak, to jest prawa strona, ale również i z lewej strony wygląda ten wzorek bardzo, bardzo ciekawie. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Służę pomocą oczywiście w miarę swoich możliwości. I oczywiście tak jak zwykle zapraszam Państwa do odwiedzenia mojego kanału w YouTube. Proszę subskrybować, aby być na bieżąco z każdą nowinką, która się ukazuje. I jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.